Słuchajcie, chciałabym wam powiedzieć, jak w swoim życiu spotkałam Jezusa. Chodzę do naszego kościoła od marca, właściwie po raz pierwszy. Marta mnie przyprowadziła 22 lutego. Przyszłam w strasznym stanie, ale to później. Wcześniej chodziłam do kościoła protestanckiego, około 3 lat. Tam też 2,5 roku temu się ochrzciłam. A jeszcze wcześniej należałam do KRK, czyli Kościoła Rzymskokatolickiego, tak jak cała moja rodzina, czyli mój tato i moja mama. Tato i mama dlatego, że nie miałam rodzeństwa. Moja młodsza siostrzyczka zmarła, jak była mała. Moja mama raz poroniła. W ogóle byliśmy taką, słuchajcie, zwyczajną rodziną, ale która, wtedy bym powiedziała, nie miała szczęścia. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie żyła po Bożemu i nie miała tego błogosławieństwa. Moi rodzice często się kłócili. Słuchajcie, jak byłam małym dzieckiem i tato wracał z pracy, to ja czułam strach w środku. Nawet jak nie było kłótni, a były ciche dni, to też czułam strach. I tak, dzieci to czują i się boją. Jak miałam 13 lat, zachorowałam na łuszczycę. Choroba pokryła znaczącą część mojego ciała. Raz było lepiej, raz było gorzej. Ponieważ nie pomagały mi żadne leki, mój doktor wysłał mnie na leczenie do sanatorium, które było prowadzone przez siostry zakonne. Spędziłam rok w zamkniętym klasztorze ze szkołą taką prywatną. Byli bardzo fajni ludzie, mnóstwo chorych dzieci. Po roku wróciłam do domu bardziej chora, niż tam pojechałam. Dzisiaj mam dla nich lekarstwo na to, ale może nie będę teraz o tym mówić. Wróciłam do domu i około roku później moi rodzice mieli wypadek samochodowy i mój tata zginął w tym wypadku. Mniej więcej od tego czasu, jak zaczęły się mieszkać same z mamą, gdzieś tam zaczęły się moje problemy z zaburzeniem odżywiania. To już była późna szkoła średnia. Skończyłam szkołę, skończyłam studia i pracowałam jeszcze studiując i przyjechałam do Warszawy. Ponieważ w domu zazwyczaj było biednie i nigdy się nie przelewało, w szczególności jeszcze brak taty wpłynął na to, że miałam duże braki w poczuciu bezpieczeństwa. I stwierdziłam, że sama je sobie zorganizuję, więc zaczęłam bardzo ciężko pracować. Dość szybko awansowałam z jednej firmy do drugiej, z jednej do drugiej. Wkrótce założyłam własną firmę w miarę sprawnie. No i poziom stresu rósł, pęd życia, poziom stresu, praca, dom. Wiecie, ja nawet nie umiałam zbudować żadnego związku dłużej niż 2 lata. No teraz wiem, że nie umiałam nikogo pokochać. Miałam twarde serce i jak ktoś nie kocha siebie, to nie potrafi dać tej miłości innym ludziom. Oszukiwałam siebie, że jestem taka dzielna, że jestem samotnikiem. A to oznacza, że lubię przebywać sama ze sobą, skoro jestem samotnikiem. Więc było fajnie, nakręcałam się z dnia na dzień. Zaczął się coraz wyższy stres, bo jakby nie sprzedawałam okularów, więc poziom stresu był duży. Były takie dni, słuchajcie, kiedy wstawałam codziennie rano i wymiotowałam ze stresu, ze strachu, idąc do pracy, podejmując trudne decyzje, gdzie codziennie czekała jakaś milionowa niespodzianka w prawo bądź w lewo. Zaczęły się spotkania z klientami, eventy biznesowe, picie alkoholu, używki na tych imprezach. I wracałam do domu, czułam, słuchajcie, jakby smutek, żal, samotność. Nie mogłam spać w nocy, a codziennie rano trzeba było wstać i iść znowu do pracy, mieć uśmiech numer 5, rozmawiać z klientami, rozkręcać biznes, który nie jest wcale taki prosty. Tak działając w tym chaosie, słuchajcie, było mi coraz ciężej. Rozmawiałam z różnymi ludźmi, bo zdałam sobie sprawę, że jakby sama sobie z tym nie poradzę. I Bóg postawił na mojej drodze taką osobę, która powiedziała mi o weekendowym wyjeździe z kościołem protestanckim, z pewną grupą protestancką. Ja pojechałam na ten wyjazd i usłyszałam na tym wyjeździe rzeczy, których nigdy nikt mi nie powiedział o Jezusie.
po raz pierwszy w życiu usłyszałam, że Jezus umarł za mnie na krzyżu tak wprost, co do mnie dotarło i że wstał z martwych. Usłyszałam po raz pierwszy, żeby się do Bozi nie modlić. To było dla mnie, słuchajcie, szokujące, bo tradycja i Kościół rzymskokatolicki wmawiał mi to od lat. Ja pamiętam, jak modliłam się do Matki Boskiej o różne rzeczy, których nigdy od niej nie otrzymałam. Wtedy już wiedziałam mniej więcej dlaczego. I pamiętam, jak ta grupa modliła się za mnie, pastor położył na mnie ręce i przyszedł taki spokój, słuchajcie, przyszedł spokój. Ale dopiero mniej więcej rok później się zorientowałam, że wtedy zostałam uzdrowiona z obżarstwa. Tak? Jakoś byłam ślepa i nie widziałam, więc rok później dotarło to do mnie, że wtedy zostałam uzdrowiona, jak przyszło słowo wiedzy, po roku. Ale przez ten rok żyłam jak chciałam, czyli raz chodziłam do kościoła, raz nie chodziłam. Nie znałam żadnych narzędzi, co robić, jak cię diabeł atakuje. Zresztą chyba nawet wtedy nie wiedziałam, że to mnie diabeł atakuje. No i takie życie spowodowało, że tak jest napisane w Piśmie Świętym, teraz to już wiem, przyszło 7 gorszych i zaliczyłam straszny upadek. Było gorzej niż poprzednio. Zaczęły się stany lękowe, gdzie nie wiem, czy miałam depresję, ale czułam się fatalnie. W takim stanie, czując ciągły strach i lęk, nie można normalnie funkcjonować. Człowiek ucieka w różne rzeczy, w głupie rzeczy, które mu nie dają żadnego ukojenia, żadnego wyprostowania, wpływają jeszcze gorzej na samopoczucie. I dobijający był natłok myśli, słuchajcie. Te myśli to były z prędkością światła i były ich miliardy. Po prostu zabijały mnie myśli. Ja miałam straszną chęć kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Wszystko musiałam wiedzieć, wszystko w firmie musiało być pod moje dyktando. Wszystkim się przejmowałam i dźwigałam ten straszny ciężar na sobie. I pamiętam, jak tak żyłam w tym kotle, to pewnego dnia już nie wytrzymałam, wstałam, usiadłam w salonie u siebie w domu. Było ciepło, był otwarty balkon. Ja po prostu się wydarłam na cały głos, Boże, Boże, ratuj mnie. Myślę, że pół osiedla mnie słyszało. Bo przemknęła wtedy taka moja myśl mi przez głowę, w tym natłoku myśli, że zaraz tak zwariuję, że wyskoczę przez okno. To już była taka pierwsza myśl demona śmierci. I zaczęłam płakać nad swoim życiem. I mówić, Boże, ja już nie daję rady. Ja w ogóle jestem bezsilna. Gdzie Ty jesteś, bo wiem, że jesteś, ale przyjdź do mnie i zrób coś z tym, bo ja już nie dam rady. I wiecie, rzeczy nie zaczęły się dziać od razu, ale wstawałam rano, chodziłam do pracy. Gdzieś ta moja motywacja rosła. Zaczęłam chodzić z powrotem do tego kościoła. Podjęłam szybko decyzję, że i pragnęłam tego bardzo świadomie wtedy, że chcę się ochrzcić. Po chrzcie rzeczy miały się jeszcze lepiej. Bóg stawiał na mojej drodze ludzi, którzy mi pomagali w różnych sprawach, doradzali mi. Jakby nie czułam się już taka samotna. Miałam fajnych doradców i prywatnie, i w firmie. Ale chodziłam sobie do tego kościółka i niby było fajnie, tylko że nadal gdzieś tam diabeł mnie dojeżdżał. I tak tą łuszczycę swoją nadal miałam. Jeszcze pamiętam, jak się Marta za nią modliła. I tak chodziłam do kościółka, było miło i fajnie, ale czułam, że stoję w rozkroku. Naprawdę, ja miałam taką wizję, że ja stoję jedną nogą jeszcze w świecie, a drugą nogą niby w świecie Bożym. I wiedziałam, że coś jest nie tak. Wiecie, i były te głupie myśli, i były zachwiania emocjonalne, nie miałam zbudowanego poczucia własnej wartości. Chociaż zawsze mi się wydawało, że mam. Ale jak przyszły trudne sytuacje, okazało się, że nic nie mam. Doszły jeszcze jakieś takie wydarzenia też w firmie bardzo nieciekawe i to już mnie tak osłabiło, że przyszłam do Marty i mówię, ty kochana, wiedziesz, zwycięskie życie od jakiegoś pół roku, weź mnie przyprowadź do tego kościoła. I właśnie pamiętam wtedy, Marta mnie przyprowadziła. Stałam tu u was po raz pierwszy, u was, u nas. I myślałam, że ci ludzie są szaleni. Tak patrzyłam na skaczących, uwielbiających i myślę, Boże, to jest niemożliwe, żeby tak cię uwielbiać i tak skakać. Coś jest z nimi nie tak. To jest na pewno jakaś sekta, patrzę na ich twarze, są nawiedzone.
3 razy mówiłam do Marty, że idę stąd. Ona teraz wiem, że stała i związywała demony. Słuchajcie, ale byłam w takim słabym stanie, że stwierdziłam, że zostaję. A jeszcze Artur mi wjechał na ambicje przed spotkaniem i powiedział, tylko nie ucieknij. No to gdzie ja, zademoniona ucieknę, nie ma takiej opcji. Wiecie, i tak w końcu stanęłam i mówię, Jezu, jak tu jesteś, to pokaż mi, że tu jesteś, tak? Że to jest mój Kościół, pokaż mi to. A i już powiem wam, że jak padłam pod mocą Bożą, to już wiedziałam, że mam tu przychodzić, niezależnie od tego, co się wydarzy. I przychodziłam co niedzielę, taka poraniona, pokaleczona, dawno ochrzczona, nie modląca się na językach, dojechana przez diabła. Właściwie wiedząca, że jest Bóg, ale wiecie, ja się wtedy nawróciłam, ale ja w ogóle nie poznałam Jezusa. Ludzie mówili, jak żyć zwycięskim życiem, mówili stary człowiek, nowy człowiek. Ja się tam z nimi cieszyłam, stary, nowy, ale to można się cieszyć i nie rozumieć w ogóle. Ja teraz wiem, co znaczy nowy człowiek. I to jest fajne i to jest super, że przychodzisz do Boga co niedzielę, nic jeszcze nie rozumiesz, modlisz się tylko, a On po kolei jakby leczy twoje rany. A jak już wszystkie rany ci zaleczy, to wtedy zaczynasz normalnie funkcjonować i widzieć, jak się sprawy mają. Wiecie, jak tu przyszłam po raz pierwszy, to jest takie natężenie prawdy, że jak Agata wyskoczyła z kazaniem, myślę, Boże, muszę do niej pójść. W ogóle dostałam takie przynaglenie. Chyba na drugim czy na trzecim nabożeństwie. I przyszłam i powiedziałam jej swoje grzechy. Jakbym zrzuciła 100 kilo z pleców. To był pierwszy etap. Tak sobie myślę, Boża kobieta, idę do niej. Gdzie takie proste sprawy, proste rzeczy. I tak przechodziłam jak ten osiołek. Nic nie rozumiałam. I Bóg mnie uzdrawiał z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. Było coraz lepiej. Pamiętam, jak przyszłam do Agaty i poprosiłam ją na jednym z uwolnień, żeby pomodliła się za mojego demona odrzucenia. I ona mnie tak przytuliła. Zaczęła modlić się nade mną. Już po chwili leżałam na podłodze i pamiętam, jak dziś ona się modliła, Duchu Święty, daj jej według jej wiary. A ja mówię w myślach, Duchu Święty, nie według mojej, według jej wiary mi daj. Takie ma ze mną, słuchajcie, przeboje Duch Święty, ale ja z nim też zresztą. I wtedy zostałam ochrzczona w Duchu Świętym i zaczęłam się modlić na językach. Według mojej. Według mojej. I od tamtej pory zaczęło być jeszcze lepiej. Chcę wam powiedzieć, że też to nie jest tak, że przychodzisz, nagle wszystko rozumiesz i widzisz, bo to jest proces. Ja jestem teraz w procesie. Ale ten mój stan obecny różni się od tamtego, strasznie się różni. Jak zobaczycie sobie mnie 22 lipca na szkole Tymoteusza, a teraz to będziecie sami widzieli. Ale ja już nie mam lęków, nie mam strachów, nie, w ogóle niczego się nie boję, to jest fajne. Zdarzają się jakieś rzeczy, gdzie diabeł mnie próbuje straszyć. Ale odkąd Bóg mi niedawno powiedział, ja cię nigdy nie zostawię, to już się w ogóle niczego nie boję. Więc to jest duży sukces, bo ja miałam ataki paniki. Ten, kto miał ataki paniki, wie, że wtedy umierasz. To jest takie uczucie, jakbyś się topił. Nie możesz oddychać, nie możesz wyjść z domu. Mało by brakowało, zostałabym w tamtym stanie, już byście mnie dzisiaj tutaj nie widzieli. I mówię to w pełni świadomie, bo ja bym pewnie już z domu nie wyszła. A chodziłam do hipnoterapeutów, do psychologów i co? Zupełnie inaczej funkcjonuję. Mam nadzieję w sercu. Oddałam jakąkolwiek kontrolę Bogu. Bóg zsyła mi fajnych ludzi do mojej firmy, do mojego życia. Kiedyś, jak chodziłam na trudne spotkania biznesowe, to się denerwowałam. Teraz dowiaduję się, że jak przyjeżdżają do mnie, to się denerwują. Więc to jest miłe takie zaskoczenie. Po prostu nie ma strachu, a jak nie ma strachu, to jest cudowne życie. Wiecie, ja jeżdżę teraz rowerem po Warszawie i słońce świeci, a ja staję na moście i zaczynam płakać i dziękuję Jezusowi, że ja w ogóle żyję. I ktoś kiedyś w tym kościele powiedział taką rzecz, że dzieli swoje życie na okres przed poznaniem Jezusa i po poznaniu Jezusa. No i ja swoje życie na taki okres właśnie dzielę. Dziękuję bardzo. Nowe narodzenie, ono kładzie granice między tym, co stare, a co nowe. To fakt, Iza jest zupełnie inną osobą, jak tutaj
Ja często, jak osoby przychodzą, to po prostu proszę, mówię, zrób tylko jedną rzecz, nie ucieknij stąd. Jeżeli się nie dasz, nie uciekniesz podczas uwielbienia, to demony uciekną, a ty zostaniesz bez demonów. Bo taka jest prawda. One uciekną. Wiecie, zwróćcie na to uwagę. To jest potężna różnica. Jak często mi ludzie mówią, że ja nie widzę różnicy w moim życiu między tym, co kiedyś było, poznałem Jezusa, a tym, co jest teraz. No i ja zaczynam się wtedy poważnie zastanawiać, czy ten człowiek poznał Jezusa. Rozumiecie? Bo to jest bardzo ważne. To z której strony na to by nie patrzeć? No, dlaczego ja proszę ludzi, żeby świadectwa składali? Bo łatwo jest mówić o różnicy, jak się było jakimś takim knurem bagiennym, jak ja kiedyś i łamało się wszelkie możliwe prawa ludzkie i teraz. No to jest jakoś widoczne. Ale wiecie, to jest widoczne psychologicznie. Rozumiecie? To tak jak alkoholik idzie na AA i kiedyś pił, teraz nie pije, no i się widzi to. Tak, to jest psychologiczne, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś ma mocne świadectwo. Świadectwo nosi w sobie jedno bardzo ważne znamie. Kiedyś i teraz. Rozumiecie? To jest potężna różnica między tym, co było w starym życiu, a tym, co jest w nowym życiu. To jest nowe narodzenie. To jest nowe narodzenie. I to nie musi być psychologicznie jakoś, wiecie, raptem widoczne, tak jak w takim moim przypadku, czy w kogoś. Nie. Właśnie to trzeba zobaczyć, szczególnie ludzie dobrzy, bo Polska to jest kraj średniej klasy sprawiedliwej. To jest taki kraj, wiecie. To jest średnia klasa sprawiedliwa, tacy są Polacy. My nie możemy powiedzieć, że Polska to jest kraj biedaków, albo to jest kraj nędzarzy, albo kraj bandytów, bo tak nie jest w ogóle. To nie to, rozumiecie? To nie jest nasz kraj. To jest średnia klasa, sprawiedliwa, uczciwa, chodząca do kościoła, wychowana w normalnych rodzinach katolickich. I teraz tutaj Jezus kładzie granicę. I my jesteśmy bardzo do Żydów podobni, wiecie? Bardzo do Żydów podobni. To Jezus przyszedł do sprawiedliwego narodu. Kurczę, że on do Babilończyków nie przyszedł. Babilończykiem mógłby być na przykład. Rozumiesz, o co chodzi? To by było żaden problem, tak? Latałeś nago przed Asztartą, czy tam przed Balem, teraz nie latasz. Wszystko w porządku. To wtedy byłeś nienawrócony, teraz jesteś nawrócony. Ale Żyd, on był od początku porządny. Tak? Pościł dwa razy w tygodniu dziesięcinę od małego, kazali im oddawać, człowieku. Wszystkie święta obchodzili elegancko, obrzezany dnia ósmego z pokolenia Beniamina, człowieku. Rozumiesz? Elegancki gość. Teraz przychodzi Jezus i kładzie różnicę. Zwracajcie uwagę na to i kiedy będziecie głosić ludziom swoje świadectwa, to podkreślajcie tą potężną różnicę. To jest bardzo ważna sprawa.